Nazywam się Żbik, a na imię mam... kapitan. W dniu dzisiejszym odbyły się długo zapowiadane zawody w strzelaniu do tarczy. Wszystkie komendy dzielnicowe oczekiwały na ten dzień z rosnącym zniecierpliwieniem. W załodze naszego posterunku też się ten nastrój udzielił. Na przykład kapral Klucha rozpoczął trening w samoobsługowym supermarkecie, gdzie strzelał do czego popadło. Brygada antyterrorystyczna wyprowadziła kaprala Kluchę całego we łzach. Podobno płakał, bo nie udało mu się wcelować w uciekającego kasjera. Kiedy mój ukochany przełożony, pułkownik żelazny, dowiedział się o utracie kaprala kluchy, o mało nie wyrwał sobie wszystkich włosów z głowy. Nie udało mu się to tylko dlatego, że wyżej wzmiankowanych włosów już nie posiada. Po tym incydencie pułkownik stwierdził, że po utracie kaprala kluchy nie mamy żadnych szans w międzyresortowych zawodach. Nie wiem czemu. Pułkownik żelazny nie zaufał moim zdolnościom strzeleckim, a nawet rzucił we mnie popielniczko. Niecelnie zresztą. To go jeszcze bardziej załamało. Powiedziałem mu, żeby się niczym nie martwił, a ja już wszystko załatwię. Pułkownik spojrzał na mnie z desperowanym wzrokiem i zamaszystym maszystym ruchem wkręcił papier do maszyny. Zdziwiło mnie to, bo pomyślałem, że pułkownik chce napisać prośbę o awans. Dla mnie. Pułkownik rozwiał jednak moje wszelkie nadzieje, oświadczając, że skoro to ja pojadę na strzelnicę, to on woi zawczasu napisać ostatnią wolę. Zdecydowanym głosem stwierdziłem, że go nie zawiodę i jak przystało na oficera, postanowiłem strzelić obcasami, przyjmując postawę na baczność. Niestety zapomniałem o i przy strzelaniu obcesami lekko go ściągnąłem. Cirka pół metra. Efektem czego było wywrócenie się regału z segregatorami i wypadnięcie dwustu litrowego akwarium przez okno. Pułkownik nawet nie poruszył brwiami, tylko przyspieszył stukanie na maszynie. W dniu dzisiejszym udałem się na strzelnicę ubrany byłem w strój galowy, a w ręce dźwigałem walizkę, którą odziedziczyłem po dziadku huzarze. Rozprowadzający major ustawił mnie na stanowisku i próbował zabrać mi walizkę, ale dałem mu odpór zadając mu kilka ciosów wirującym notatnikiem służbowym. Kiedy major się uciszył otworzyłem walizkę i wyciągnąłem z niej drugą rzecz, którą odziedziczyłem po dziadku, a mianowicie pepesze. Siedzę w swoim pokoju na posterunku i zastanawiam się dlaczego nie wygrałem zawodów. Przecież już po dwóch seriach miałem dziesiątkę. I to nie tylko na swojej tarczy. No może dlatego, że odciągnęli mnie ze strzelnicy, a ktoś mi wyrwał pepesze? Nie ma w sporcie sprawiedliwości. Nazywam się Żbik, a na imię mam Kapitan.